Znajdujemy się w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Bartłomieja oraz Narodzenia Pańskiego w Krakowie Mogile. Kościół został wybudowany w roku 1466 przez opata mogilskiego Piotra Hirschberga do obsługi duszpasterskiej lokalnej społeczności. Trzeba też pamiętać, że to były czasy króla Kazimierza Jagiellończyka. I na Wawelu wtedy oczywiście też spotkamy Jana Długosza, który pisał roczniki polskie, a ołtarz Wita Stwosza jest jakby kilkanaście lat młodszy od tego kościółka. Najcenniejszym zabytkiem tego miejsca i tej świątyni jest gotycki portal, który jest unikatowy, jest rzeźbiony w dębie niepołomickim przez cieśle królewskiego Macieja Mączkę, który przybył tutaj z Wawelu w 1466 roku, żeby rozpocząć budowę. I na rozpoczęciu budowy wykonał on ten portal. Mamy tam jego dedykację napisaną po prostu w języku łacińskim, minuskułą, jest data. Więc to jest ewenement na skalę europejską, zachowany, drewniany, gotycki portal. Kościół jest, wiadomo, okresu gotyckiego po przebudowie w XVIII wieku, spowodowany różnymi czynnikami, o których powiemy później. Natomiast zachowały się oprócz portalu pewne elementy pierwotne, które świadczą o tym, że jest to świątynia w pewnym sensie unikatowa. Więc mamy trójnawowy układ przestrzenny. Widać to tutaj w kościele, te słupy nośne, które oddzielają nam jakby część główną od tych dwóch naw. Są to oryginalne, drewniane, modrzewiowe słupy, które stoją tutaj od 1466 roku. Trzeba powiedzieć o ołtarzu głównym, przedstawiającym patrona tej świątyni, świętego Bartłomieja. Mamy tutaj obraz namalowany w latach 20. poprzedniego wieku przez księdza profesora Kaczmarczyka. Przedstawia on świętego Bartłomieja, który siedzi pod drzewem oliwnym i no, medytuje. W każdym razie ciekawostką tego wizerunku jest to, że został on wymieniony na prośbę parafian. Poprzedni i pierwotny obraz przedstawiał świętego Bartłomieja, a właściwie jego męczeńską śmierć. Był tak drastyczny i okrutny, że parafianie prosili, żeby zmienić, bo troszkę dzieci się bały. Nad ołtarzem głównym mamy datę 1776 rok. To jest data zakończenia remontu, przebudowy kościoła, powstania tej całej polichromii. Autor polichromii jest nieznany. Polichromia kościoła jest o tyle ciekawa, że właściwie ona przypomina nam, zwiedzającym, historię przybycia tutaj do mogiły Cystersów. Mamy tutaj fundatora klasztoru, biskupa Iwo Odrowąża. Mamy wizerunek biskupa Prandoty, który konsekrował klasztor w 1266 roku w obecności księżnej Kingi i Bolesława Wstydliwego. Na tej ścianie z kolei mamy biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, który bardzo był wielkim przyjacielem konwentu Cystersów w Mogile. Bywał tu wielokrotnie na różnego rodzaju wizytacjach i on również wydał taką decyzję, że przywrócił Cystersom pełną opiekę duszpasterską nad tym miejscem, bo może wszyscy nie wiedzą, że na początku, kiedy powstała tutaj parafia, było tak, że Cystersi mieli opiekę oczywiście nad parafianami, jednak nie mogli udzielać sakramentów świętych. Robił to za nich proboszcz z Pleszowa. Tak było przez mniej więcej 200-250 lat. Zakończyło się to wszystko w 1463 roku bullą papieską, o czym też mówi kolejny nam tutaj rysunek na ścianie. I wtedy też dopiero Cystersi jakby postanowili wybudować tutaj kościół, w którym jesteśmy.